Cześć. Nazywam się Paweł Chorąży, witam się na kanale Fotografia jest fajna. Czy tylko dobrym sprzętem można robić dobre zdjęcia? Czy drogim sprzętem można robić dobre zdjęcia? Nie. To nie sprzęt robi zdjęcia, to fotografujący, ten co trzyma aparat robi zdjęcia. Oczywiście tam miałem kiedyś takie pytanie, no dobra, robisz szóstką, a zrób jakimś tanim aparatem. Okej. Kupiłem tani aparat. Aparat, który w momencie, kiedy miał premierę w 2014 roku, bodajże, kosztował 1600 zł z obiektywem i baterią, bez karty. Dzisiaj kupiłem go za 600 zł. Jest to Canon 1200D z obiektywem, jak najbardziej. Canon dlatego, że ja używam Canonu, w związku z tym Canon obsługuję manualnie. Biorę do ręki i obsługuję go bez żadnego problemu. Więc co? Szybki unboxing i lecimy. Nawet jest ochronny. Dobra, to co? Wpadłem baterię i lecimy wtedy. Bateria naładowana. Karta włożona, bo w aparacie nowym nie ma karty i trzeba o tym pamiętać. Filtr na obiektyw założony. Są elementy, które trzeba obowiązkowo dokupić. Ja uważam, że filtr jest obowiązkowo, zapasowa bateria. Zresztą dostał film 5 niezbędnych akcesoriów. Warto się z nim zapoznać, co dobrze jest dokupić do każdego aparatu, bez względu czy on jest tani, czy on jest drogi. Powstał też film 5 przydatnych akcesoriów, które mogą poprawić Twoje zdjęcia i też go warto obejrzeć. Dobrze, mam aparat. Oczywiście naładowałem baterię, założyłem kartę, jestem gotowy do robienia zdjęć. Zrobiłem to, co standardowy Polak powinien zrobić, czyli nie przeczytałem instrukcji obsługi. Bo przeważnie nikt nie czyta instrukcji obsługi, co uważam za błąd. Ja jej nie przeczytałem, ponieważ to jest Canon. Ja Canonów z serii EOS używam od 1996 roku. Pierwszy Canon EOS zacząłem używać. Od 2003 roku używam wersji cyfrowej i ja go potrafię obsługiwać, mimo że go mam, wziąłbym go pierwszy raz do ręki i tak go potrafię od razu używać. Natomiast jeśli nie fotografowałeś żadną lustrzanką cyfrową, czy bezustrojkowcem, bo to jest obojętne, lub zmieniłeś system i kupiłeś nowy, obowiązkowo trzeba instrukcję przeczytać. Obowiązkowo, ponieważ ta instrukcja jest po to, żeby pomóc Ci płynnie posługiwać się aparatem. Żebym, jak będę chciał zrobić zdjęcie, to nie myślał, jak ja tu będę ustawiał, tylko żebym ja zrobił to zdjęcie. Żeby nie miał z tym problemu. Ja robiłem taki filmik obsługa aparatu dla początkujących, co warto pamiętać, co warto zobaczyć, czym się zainteresować. Też polecam film. Co jeszcze? Co jest najważniejsze? Kupując każdy aparat, i tani aparat też, warto zapoznać się z jego zaletami i wadami tego aparatu. Zaletami po to, żeby można było je łatwo wykorzystać i wadami po to, żeby można było je omijać. Więc ja przede wszystkim poznałem się z zaletami i wadami tego aparatu, który kupiłem. Jakie są jego zalety? Matryca. To jest tani aparat, ale ja wiem, że Canon nie produkuje tanich matryc. Canon produkuje tylko dobre matryce. W związku z tym matryca w tym aparacie jest matrycą, która została po raz pierwszy użyta w Canonie 7D w 2009 roku i było to najwyższy model Canona APS-C. Czyli to jest dobra matryca, tylko starsza. Która ma kilka lat. Ponieważ mniej więcej matryce się zmieniają, no powiedzmy co 3 lata, każdy producent wprowadza nową matrycę, która jest większa, lepsza, ma lepsze czułości, lepszą jakość i tak dalej. Więc tu nie jest tania matryca, tylko matryca starsza. Ale jeśli ja bym wziął swoją 7, zapomniałem jej zabrać. Przez kilka lat fotografowałem Canonem 7D, to on robi takie samo zdjęcia, jak mój Canon 7D. Tu stoi Canon 7D.
takie same zdjęcia zrobi. Czyli przy tych samych czułościach, tych samych czasach zrobi to samo, takie samo zdjęcie. Ma te same szumy, czyli wiadomo, że ISO 800 jest ok, ISO 1600 no powiedzmy, że jest, 3200 nie używać. Także to są jego zalety. Dobre matryce. Wady. No bo na czymś musieli zaoszczędzić. Gdyby wszystkie miał same zalety, to by kosztowało 10 tysięcy, a nie 1600 zł. Na czym zaoszczędzili? No, jak się weźmie go do ręki, to wiadomo, na korpusie. Jest leciutki, plastikowy i w ogóle, co nie zmienia faktu, że to jest też jego zaletą, bo lekki korpus powoduje, że łatwiej go zabrać ze sobą na spacer. Idąc na wycieczkę, to on nic nie waży. Jego można powiedzieć na szyi i iść z tym obiektywem, to w ogóle tak, jakby się w ogóle nie miało aparatu. Zaoszczędzili na migawce. Co prawda migawka ma minimalny czas 1/4000 część sekundy, ale to jest inna migawka niż w droższych aparatach. Ona nie wytrzyma 200 tysięcy klapnięć, ona wytrzyma może 100 tysięcy i to jest maks. Ale czy amatorowi, który kupuje taki aparat, to jest potrzebne? Czy tobie jest w ogóle potrzebny aparat, który zrobi milion zdjęć? Ten aparat ma około 6 lat i ma zrobione 7 tysięcy zdjęć. Czyli osoba, która go używała, robiła około 1200 zdjęć rocznie. Czyli do 100 tysięcy by doszła w 80 lat? Tak, mniej więcej w 80, jakby używała go przez 80 lat, to on by padł z powodu tego, że się zużyła mu migawka, popsuła się. Bez sensu. Ja osobiście starałem się ostatnio coraz fotografować, robiąc coraz mniej zdjęć. I to nie dlatego, żeby oszczędzać migawkę, nie dlatego nawet, żeby oszczędzać pamięć w komputerze, tylko dlatego, że czym mniej robię zdjęć, tym bardziej się skupiam na tym pojedynczym zdjęciu i tym on jest ciekawszy, lepszy. Zamiast zrobić ciach, 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 to ja podniosę i zdarza mi się opuścić. Nie, to z tego nic nie będzie ciekawego, to nie. O, ale tam jest fajniejsze, zrobię tam zdjęcie. Jeśli chodzi o takie pach, 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 no to to, że jest migawka tańsza, to jest też wolniejsza. I to widać, że jest zdecydowanie wolniejsze. On robi, nie wiem, 3 zdjęcia na sekundę. To nie jest aparat dla osoby, reportera, który robi sport, piłkę, gdzie musi robić tu, 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 tu. No ale tamten nie kupiłby takiego aparatu, kupiłby sobie profesjonalny aparat. Więc to nie jest w sumie wada. W sumie nie. Autofokus. Jest tańszy w nim. W związku z tym jest, ma mniej punktów, no, ale prawdę mówiąc, po co komu punkty na całym tym? Do fotografowania to dużo punktów nie jest potrzebnych. Mi osobiście wystarczy jeden środkowy, byle był dobry. I w nim jest jeden środkowy dobry, a reszta jest taka sobie. Ten jeden środkowy jest krzyżowy, w związku z tym dobrze łapie, pod światło gorzej. Natomiast poza tym dobrze łapie i wystarczy. Co jeszcze w nim jest słabsze? Procesor. No procesor jest starszy, w związku z tym przy tej matrycy, jak zrobię zdjęcie i chcę podejrzeć, to trzeba sekundkę zaczekać na to, żeby on pokazał. Korpus mówiłem. No i co w nim jeszcze jest słabszego? Możliwości? To już było. Ale aparat taki składa się z dwóch elementów. Korpusu, a nie ma gibanego ekranika. Nieodchylany jest. Co dla niektórych, znaczy co, to przynajmniej się nie urwie, ani nie ten. Czy też można prowadzić jako zaletę? No nie, dobra, przesadziłem. Jako wadę. Obiektyw. W tym zestawie tani jest jeszcze obiektyw. A to obiektyw kształtuje obraz na zdjęciu. Dobra matryca to jest jedna, ale dobry obiektyw to jest druga rzecz. To jest obiektyw dobry do tego, żeby można było robić nim zdjęcia na Facebooka, do albumu pamiątkowego. Jeszcze na ścianie 30x40 da się tego powiększyć. Ale już wystawienie niczego takiego 70x100, to już będzie widać, że jest słabszym obiektywem zrobione. W związku z tym dobrze by było w sumie, już rozwijając ten zestaw, kupić lepszy obiektyw. Lepszym obiektywem jest każda 50-1.8. Każda 50-1.8 to w tym wypadku jest to kanonowska 50-STM. Jeśli chcesz kanonowską kupować, to kup obowiązkowo STM, bo jest lepszy optycznie i mechanicznie. 500 zł. 500 zł kosztuje. To nie jest majątek. No, można kupić sam korpus i wtedy bez tego obiektywu kitowego, no ale to jest przydatne. W tym momencie, w tej chwili, mój aparat się zdecydowanie poprawił.
mam tani obiektyw, ale dobry, tylko tyle, że nie ma zooma. Trzeba się nachodzić, żeby ustawić. Co też jest zaletą. I robię matrycę. Jestem w tego stanie, z tego zestawu, zrobić dobre zdjęcie 70x100 cm na wystawę. I nikt nie powie, że ale ty jakimś badziewiem robisz. Nie. Bo jego plastyka jest wystarczająca, a ostrość też wystarczy. Chyba, że będę musiał powiększyć coś jeszcze, to będzie słabiej, bo rozdzielczość mu się skończy. Jeszcze mniejszy. To, że jest stałoogniskowy obiektyw, to jest zaleta, ponieważ zmusza do myślenia. I to mocno zmusza do myślenia. Pamiętam taki przypadek kiedyś, jak robiliśmy zdjęcia cerkwi akurat. I Dorota... Robiliśmy wszystkie cerkwie w Polsce, jakie są. Taki pomysł. No i doszedłem do momentu, kiedy podjechaliśmy do cerkwi, wysiadłem, tak, aparat, zoom, tu. I wsiadł. Powiedziałem, moment, Paweł, co ty robisz? Ty za chałturę odwalasz, no. Ile można? Mówię, nie, koniec. Założyłem sobie 50, mówię, dobra, teraz będziesz za karę robił 50. To był na filmie, więc tak jakby pełnoklatkowy, założyłem 50, następny cerkiew, wow, drzewa, dachy, mur, tu się nic nie mieści. Nic. Jak tu zrobić zdjęcie? Wiecie co? To były najciekawsze zdjęcia, jak zacząłem kombinować i robić, jak 50 zrobić ciekawe zdjęcie cerkwi. W związku z tym to, że będziesz miał słabszy obiektyw, czyli bez zooma, bez jakiegoś wielkich przybliżeń, poszerzeń, to może spowodować tylko to, że twoje zdjęcia będą lepsze, ciekawsze. I tą wadę wykorzystać jako zaletę. Tylko trzeba się domęczyć trochę więcej. Nawet fotografując tanim sprzętem, możesz go poprawić. Poprawić jego jakość za pomocą filtru polaryzacyjnego. Polecam dokupienie filtru polaryzacyjnego. To jest filtr akurat do tamtego, czyli na 55 mm. Żeby pasował. Aczkolwiek mam też filtr gdzieś... A to jest zestaw na 55. To jest zestaw na 55, elegancko, tylko on jest na 49 przejściówko, na cokolwiek innego. Jest bardzo dobry filtr polaryzacyjny firmy Kokin, jeszcze francuskiej. No, tu akurat jest japońska napisane. A przepraszam, co ja gadam, Kokin, to jest Canon. To jest polaryzacyjny Canona, film ten, oryginalny japoński, którego już nie używam. Ja używałem kiedyś z analogowymi Canonami. I do tego co? Soczewki powiększające, do tego, żeby można było przerobić ten obiektyw, czy tamty obiektyw, na makro. I taki zestawik. Mniejsze filtry polaryzacyjne są tańsze zdecydowanie. Może poprawić twoje zdjęcia i nie musisz mieć drogiego sprzętu, żeby robić dobre zdjęcia. A to, że nie muszę mieć drogiego sprzętu, to ja teraz, przez najbliższych, powiedzmy tydzień, kilka dni, będę robił zdjęcia tylko tym aparatem. Tym, z tym obiektywem lub z tamtym obiektywem. A na koniec filmu, czyli za chwileczkę, puszczę galerię, jakie zrobiłem zdjęcia tym zestawem, jaki mam w tej chwili w ręce, czyli aparatem, który kupiłem za 600 zł. To jest obiektyw dodatkowy. No, trochę więcej. No dobra, tamto było za 600 zł. Dobrze. To tyle by było w filmie. Film plenerowy, ponieważ spaliła mi się lampa. Zresztą to widać było na tym, że już unboxing był robiony bez jednej lampy i to wygląda źle. Myślę, jak to poprawić. Spaliła mi się lampa i muszę kupić nową. Na szczęście, pozdrawiam wszystkich patronów, bo to dzięki wam. Zaraz będę miał pieniążki i będę mógł kupić lampę dzięki waszemu wsparciu. A ty, jeśli chcesz, możesz też się przyłączyć do patronów, wspierać kanał i umożliwiać mi robienie zdjęć, bo takie wpadki jak to, że strzeliła lampa, to jest nieobliczalne. No, 850 zł, poleciało. To są takie koszty uboczne tworzenia filmów na YouTube. Sprzęt się zużywa, musi się zużywać. Te mikrofony, które kupiłem, się zużyją. Ta kamera, która nakręciła w tej chwili już setny film kręci, też się zużyje. Wszystko się zużywa powoli, no i to są koszty, a kanał mało generuje zysków, przynajmniej z reklam na razie. Zobaczymy, może kiedyś.
Także subskrybuj kanał, jeśli tego nie zrobiłeś. Jeśli uważasz, że warto mnie oglądać, warto wspierać to, co ja robię, to przyłącz się do patronów. Dycha to nie jest dużo. I co? Do zobaczenia na następnym filmie. Cześć!